Adam Skórnicki, ale nie zawadzi jeszcze sobie przypomnieć. Andreas Jonsson na polu pierwszym, na drugim Greg Hancock, na trzecim ucieszył się bardzo, kiedy zobaczył, że ma możliwość wyboru tego trzeciego pola Jason Kramp, no i pod płotem, to już wiemy, ustawiony Tomasz Golob. Jeszcze odjeżdża, jeszcze jest 19 sekund, on jeszcze zrobi kółeczko, jeszcze sprawdził kranik. Spokój na twarzy Tomasza Gaszyńskiego, no czy to jest taki spokój, to jest oczekiwanie na wielki, być może, sukces. Nie wyszło tak, jak chcieli w Pradze dwa tygodnie temu. Być może dzisiaj będzie lepiej. Andreas Jonsson, Greg Hancock, Jason Kramp i Tomasz Golob. I finał już się rozpoczął. I Kramp, i bardzo szybki, co zrobi Tomasz Golob? Czy pójdzie po dłużej? Czy tam się tak napędzi, że za chwilę odbierze im ochotę? Jest na razie Tomasz Golob na drugim i będzie atakował, ale musi uważać, bo już AJ czai się przy krawężniku. Tomasz Golob na miejscu drugim, bardzo blisko. Jedzie teraz pod Krampa. Nie, jeszcze nie. Czai się również Hancock. Ach, jak oni znowu są blisko. Cała czwórka. To są w końcu najszybsi zawodnicy dzisiejszego wieczoru. Tomek, uważaj, bo jest Jonsson zaraz za tobą. On go słyszy. Co wymyśli, co wyczaruje w tej swojej żużlowej kuchni na stadionie Alfreda Smoczyka. Tomasz Golob ogląda się teraz, bo nie słyszy bliziutko za sobą żadnego silnika. Być może teraz, ale nie popełnia błędów Jason Kramp. Co tu się da jeszcze zrobić na ostatnim wirażu? Tomek, wszyscy trzymają za ciebie kciuki, ale Kramp i chyba nie. Nie, Tomasz Golob skontrolował teraz. Patrzy, jak daleko jest AJ. Krampi jest dzisiaj nie do pokonania, ale my mimo wszystko cieszymy się, radujemy, że Tomasz Golob stanął na wysokości zadania, że przywiózł dzisiaj to drugie miejsce. Wielkie brawa i gratulacje dla naszego reprezentanta. Co prawda w klasyfikacji wygranych turniejów, która ciągle należy do Tonego Richardsona, Jason Kramp ucieka Tomaszowi Golobowi, no i powiększy tę przewagę, ale Tomasz Golob zrobił dzisiaj rzecz, no myślę, wielką. Zgodzi się chyba, Piotrze. Oczywiście, wrócił do gry po tej parze i jechał i się naprawdę wrócił w wielkim stylu. Dokładnie, walka, zaciętość. Być może, jak nam nasi koledzy powiedzieli, ten pojedynek taki w parkingu, w cudzysłowie, do panu Kurze, wstąpił w niego agresję i naprawdę jechał świetnie, wybornie. To zakończyło się drugim miejscem. Dzisiaj no, gratulujemy Tomkowi, naprawdę cieszę się, zobacz, jak dziecko prawie. Naprawdę jest to coś fantastycznego, że jeszcze potrafi się tak cieszyć ze zwycięstwa. No cieszy się również Jason Kramp. On dzisiaj daje wyraźny sygnał, że jest głównym prawdopodobnie kandydatem do zdetronizowania Nickiego Petersena. No ale zobacz, ważna rzecz. Tak dobrze jechał Hancock. Tak mu żarło, w cudzysłowie. A w finale miał najlepsze drugie pole, które chciał. I popatrzmy, no co tu się stało? Przespany zupełnie. Przespał start. Kramp dojechał jak po pozostałych wyścigach. Świetny atak Tomka po zewnętrznej. No i już potem się nic więcej nie działo, bo jechali sobie już swoimi torami. Tutaj jeszcze nie wiem, czy Greg ujął gaz, bo nie chciał stworzyć kolizji z Krampem. No i dzisiaj świetny występ. Nie wiem, czy to jest powrót też do wielkiej formy, ale naprawdę dzisiaj ta czwórka była troszkę lepsza od pozostałych zawodników. Zdecydowanie tak. Cieszyli się prawie tak samo. Tomasz Golob cieszył się, jakby wygrał. Wrócił do wielkiej gry. Mamy podliczone punkty. Ile Piotr ma teraz po dwóch turniejach Krampi? Krampi po dwóch turniejach będzie miał 33, także już dosyć dużą przewagę. A Tomasz? Tomasz będzie miał 15-7-22. Do tego Jonsson 26. Emil Seyfutinow również 26. Emil też 26. Tak, idą ławą tutaj. Mamy już 7 punktów przewagi Krampa, to jest już po dwóch turniejach dosyć dużo. Jeśli będzie w takiej formie i będzie tak dalej jechał, to może powiększyć nam przewagę. Spory kapitał, no i ucieszony, rozpromieniony Jason. Najlepszy go w dzisiejszych zawodach. Czekamy.